12 plemion, które kompletnie się od siebie różnią. Do tego w rozgrywce występuje ich 6. Wybierane są losowo, więc za każdym razem będzie to inny układ. I jak wyliczył polski wydawca, czyli Portal Games, mamy jakieś 2,5 roku zabawy, grając codziennie w innym, nowym zestawieniu. Spora regrywalność, prawda? Jak na grę z rodzaju Area Control przystało, musimy mieć obszar do kontrolowania. Mamy więc na planszy 6 regionów, nad którymi będziemy zdobywać przewagę. To na nich będziemy układać nasze kolorowe znaczniki kontroli. Do każdego z obszarów przypisane są 3 pola, w których znajdą się żetony z punktami zwycięstwa. W przypadku rozgrywki 2- i 3-osobowej odrzucamy te znaczniki, które mają oznaczenie 4+. Dedykowane są one do rozgrywki na 4 i więcej osób. Pozostałe żetony dokładnie tasujemy, ponieważ pojawiają się one losowo i układamy na planszy. Zasada układania jest taka, że zawsze jako pierwszy pojawia się żeton o niższej wartości, następnie o wyższej i najwyższej na końcu. A więc w tym przypadku 0 będzie pierwsze, żeton dający 4 punkty jako drugi i ten z 8 jako trzeci. W rozgrywce na 2 i 3 osoby trzecia era, czyli trzecie miejsce na żeton, pozostaje puste, więc na wszystkich obszarach wykładamy tylko 2 żetony. A więc przy opcji dla 2 i 3 graczy będzie to wyglądało dokładnie tak. To, jaki obszar na planszy jest najbardziej atrakcyjny, będzie się zmieniało, ponieważ występują one losowo, więc losowo ułożą się nam zawsze punkty. W przypadku tego rozłożenia to Duris będzie bardzo atrakcyjnym obszarem, ponieważ w pierwszej erze daje nam 8 punktów, a w drugiej 10. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to sięgnąć po talię 12 plemion, jakie występują w tej grze. Talię te dokładnie tasujemy i losowo wybieramy sobie 6 plemion, które będą uczestniczyły w grze. W przypadku opcji dwuosobowej będzie to 5 plemion. Sprawdzamy zatem, jakie plemiona uczestniczą w danej rozgrywce i sięgamy po talię plemion, aby rozłożyć ją poza planszą. Kiedy mamy już przygotowaną główną planszę, czyli rozłożone żetony chwały, kiedy mamy wybrane już plemiona, które będą uczestniczyły w tej rozgrywce, sięgamy po talię sojuszników. Każdy gracz otrzymuje z niej 1 kartę. Następnie talię dzielimy mniej więcej na połowę i w tą drugą część wtasowujemy 3 karty smoków. Część talii z wtasowanymi smokami układamy na spodzie, a na wierzchu te talie, gdzie nie ma smoków. Przygotowujemy następnie tak zwaną pulę kart sojuszników, czyli wykładamy karty, które są odsłonięte. Ich liczba uzależniona jest od liczby grających i zawsze wynosi jej podwójną ilość, a więc przy rozgrywce dwuosobowej pojawią się 4 odkryte karty, a kiedy gramy na przykład w 6 osób, będzie ich aż 12. Dostępna pula kart sojuszników, czyli te karty odkryte, a także talia sojuszników stanowią 2 źródła dociągu kart przez graczy na swoją rękę. Kiedy jakiś z graczy sięga po kartę z puli kart sojuszników, nie uzupełniamy wolnego miejsca. Jak będziemy więc budować oddziały, aby zdobywać przewagę i oznaczać ją żetonami na danym terytorium? Można to zrobić w dwojaki sposób. Albo gromadzimy te same plemiona i wtedy karty mogą różnić się kolorystycznie, albo oddział składa się z tych samych kart pod względem koloru, czyli kart z tego samego królestwa. Oddziałem może być 1 karta lub też więcej kart. Pierwsza, czyli tą, którą zostawiamy na wierzchu, zawsze stanowi dowódcę i musimy patrzeć tutaj, jaką ona ma funkcję. W tym przypadku czarodziej daje nam możliwość dobrania 3, bo X to zawsze liczba kart w oddziale, kart z talii sojuszników. A A więc po zagraniu takiego oddziału będziemy mogli na swoją rękę dociągnąć sobie dodatkowe karty. Czarodziej mówi nam również o tym, gdzie, na jaką krainę położymy swój kolorowy znacznik kontroli. I dla przykładu, zagrywając taką armię, która składa się z samych olbrzymów, nasz znacznik kontroli powędruje na czerwony obszar, ponieważ naszym dowódcą jest olbrzym w kolorze czerwonym. Dodatkowo możemy skorzystać z jego funkcji, a więc sięgamy wówczas po żeton olbrzyma, który zostaje u nas i daje nam punkty zwycięstwa. W całej rozgrywce każdy gracz będzie miał do dyspozycji albo sięgnięcie po karty stali lub puli sojuszników i zasilenie swojej ręki, lub też wyłożenie poszczególnych oddziałów i zdobycie przewagi na terytorium. W jaki sposób w tej grze zdobywamy przewagę nad danymi królestwami, czyli w jaki sposób dokładamy nasze kolorowe żetony chwały na obszary? Pokażę to na przykładzie. Jeśli gracz niebieski chciałby w tym królestwie zwiększyć swoją przewagę, a więc dołożyć kolejny niebieski żeton, musi sprawdzić, ile leży już jego żetonów. W tym przypadku są to 3 żetony, a więc aby położyć 4, musi zagrać oddział składający się minimum z 4 kart. Zaś dowódca musi być w kolorze zielonym, bo to Królestwo Zielone. Gdyby to była rozgrywka dwuosobowa, wówczas niebieski gracz musi również uwzględnić swojego przeciwnika, a więc do zdobycia przewagi na tym obszarze będzie potrzebował już 5 kart i również jego dowódca musi być zielony, aby móc dołożyć tutaj kolejny znacznik kontroli. Kiedy kończy się dana era, następuje podliczanie punktów. Jak to wygląda? Gracz, który ma przewagę na danym obszarze, zdobywa w zależności od tego, jaka era nam się kończy, odpowiednią ilość punktów, którą wskazują nam żetony chwały. Remisy rozpatrywane są nieco inaczej w zależności od liczby grających, a także ery, która właśnie się kończy. W tej grze poza punktami, jakie zdobywamy za dowództwo w danym królestwie, zdobywamy również punkty za wyłożone oddziały. Im więcej kart w oddziale, tym więcej punktów. I kolejnymi źródłami punktów są dodatkowe planszetki, które występują w zależności od tego, jakie rasy występują w danej rozgrywce. W rozgrywce w grę Ethnos ma znaczenie bardzo dużo aspektów. To, gdzie mamy kontrolę, ile punktów chwały uda nam się pozyskać, to jakie oddziały zagrywamy, składające się z ilu kart i ile punktów zwycięstwa dadzą nam one w finalnym podliczeniu, to jakie rasy występują, a więc jakie pojawiają się dodatkowe źródła punktowania, a także jakie kombinacje uda nam się zagrać, wykorzystując zdolności poszczególnych plemion. Bez wątpienia możliwości i wariantów rozgrywki jest w tej grze bardzo dużo. Poza główną planszą na naszym stole może pojawić się jeszcze sporo żetonów oraz planszetek w zależności od tego, jakie rasy będą uczestniczyły w rozgrywce. I odpowiednio dla morskiego ludu mamy planszetkę przynależną do morskiego ludu, gdzie będziemy układać nasze kolorowe znaczniki i zdobywać dodatkowe punkty zwycięstwa. W przypadku orków sięgamy po indywidualne planszetki każdego gracza, na których również układamy kolorowe żetony i zdobywamy punkty zwycięstwa. W przypadku plemienia olbrzymów sięgamy po duży żeton olbrzyma, który będzie należał do gracza, który wyłoży największy oddział dowodzony olbrzymem i będzie zdobywał punkty zwycięstwa na zakończenie każdej ery. Kiedy w grze występują trolle, mamy również żetony troli, po które będziemy sięgać za każdym razem, kiedy wyłożymy oddział dowodzony przez trola. Żetony te pozwalają nam wygrywać remisy na planszy. Pozostałe 8 plemion nie daje nam tych dodatkowych planszetek czy żetonów, ale każdy ma swoją unikatową funkcję opisaną w dole karty. I dla przykładu, czarodziej daje nam możliwość doboru X kart w zależności od tego, jak duży oddział wyłożymy. Te karty dobieramy zawsze z talii sojuszników. Centaur daje nam dodatkową akcję. Kiedy zagrywamy oddział dowodzony centaurem, możemy zagrać drugi i położyć dodatkowy znacznik kontroli. Plemię Skrzydlatych daje nam możliwość położenia znacznika kontroli na dowolnym królestwie, a więc jeśli dowódcą jest skrzydlaty w kolorze fioletowym, nie musimy znacznika kontroli kłaść na tym obszarze, a na jakimkolwiek innym. Kiedy Minotaur zostanie wybrany na dowódcę oddziału, to oddział może się składać z jednej karty mniej, aby dołożyć znacznik kontroli na danym królestwie. Krasnoludy natomiast to plemię, które doda nam punkty w momencie, kiedy będziemy zliczać je z wyłożonych oddziałów. Za każdą kartę w oddziale będziemy zyskiwać dodatkowy punkt, a więc im więcej kart w takich oddziałach, tym lepiej. Plemię elfów natomiast pozwoli nam zostawić na naszej ręce karty niezagrane w oddziale. Nie będziemy więc musieli zwracać ich do puli sojuszników. Niziołki to najliczniejsze plemię, składające się z największej liczby kart, a więc pojawi się ich dużo w naszej talii. Nie możemy za sprawą niziołka umieścić znacznika kontroli na naszym obszarze, ale niziołkami możemy świetnie zdobywać punkty w momencie wykładania oddziałów i zliczania ich pod koniec każdej ery. I na koniec szkielety, czyli nasze jokery, a więc rasa, którą możemy dołożyć do każdego oddziału bez względu na to, jakie to jest plemię.